Marcin Oberek. Witamy w kolejnym odcinku na kanale Gacholtim. Z tej strony Rafał i Patrycja. My jedziemy do Władka. Autko umyte. Przed nami około 660 km. Zobaczcie ten odcinek vlogowy. Zapraszamy. No już prawie cała Polska przemierzona, zostało nam 80 km do Władka. Patrzcie, jakie chmury się pokazały, zaczęło kropić. Przez całą Polskę słoneczko, pięknie, wspaniale, a tutaj pogoda płato figle. Dobra, Patrycja poszła po kawkę. Patrycja poszła po kawkę i jedziemy dalej. No i co, my wyszli z pokoju, rozpakowaliśmy się. Jazdy było ile? 8 godzin? Nie, tyle nie. O 9 my gdzieś wyjechali, przed 9? Jeszcze na myjnia zatankować. Ponad 7 godzin. Nie było źle, jak na przeddzień. W zeszłym roku my tu jechali 6 godzin równych, ale w nocy my jechali od 9 do 3.20. Patrzcie się na to. Główny deptak Władysławowo. Idziemy na plażę. Wejście numer 5, tu będzie zlot za 2 dni. Jest piąteczek, a zlot mamy w niedzielę. Idziemy popatrzeć się nad morze, a potem coś szamać. Browarkę jakiegoś wypić, bezalkoholowego oczywiście. O, zaczyna się, dobra. Dotarli. Kurde, fajne mają tą kałużę. Musiało tu w nocy fest spadać. Ale wieje. Patrzcie ile ludzi. Ale i tak to jest w porównaniu do zeszłego roku. Dwóch lat wstecz to jest i tak malutko. Skończyły się bundy turystyczne. Nie mają ludzie pieniążków. Jednak Polska drogo. Idziemy na obiadek. Danie dnia 38 zł. Zaraz zobaczymy menu. Takie mamy ceny tu w restauracji. Patrzcie, sami ocencie. Patrycja, to będziesz rybkę jadła, nie? Tak. A ja się jeszcze muszę zastanowić. No i Patrycja sobie zamówiła mirunę. 34 zł. Piwko było ile tam? 12 zł żywiec. Stolik. Fajne miejsce ogólnie, taki perelowskie. Jeżdżymy tu już 2 lata. Tu są wieczorki taneczne. Muzyka na żywo. Akurat dzisiaj nie będą grać, ale jutro to na pewno przyjdziemy. W sobotę. A ja czekam na burgera. Miałem wam nagrać burgera, ale tyle z niego zostało. Tak byłem głodny, że nie pomyślałem, żeby nagrywać. Patrzcie, jakie piękności. Wracamy teraz z obiadku. Jako dużo tu jest. Moja łapa. Widać? 1/10 tego. No coś pięknego. Dobra, idę do pokoiku. Troszkę odpocząć po obiedzie i za chwilę wracamy na plażę. Dobra kochani, mamy 5 rano, sobota, następny dzionek. Sprzęt gotowy. Idziemy trochę poszukać na plażach jakichś groszówek. Zobaczymy wczoraj co pogubili, dość dużo ludzi było. Dobra, mam jakieś 100 metrów. Wczoraj jeszcze poszaleli, kebaba my zjedli, piwko wypili tam ze znajomymi, ale teraz idziemy szukać. No i co, cisza, jedynie te ptoki tu szaleją, patrzcie na to. Wszystkie worki ze śmieciami są rozwalone, bo te się dobierają do jedzenia. U nas gołębia to są... Leci menda. No chodź tu, pójdziesz na grilla. Chodź. Patrzcie, przyczepka z nierdzewki. Coś pięknego. Okamerowano. Ładno, lody robią. Popatrzymy się.
Tu nie ma cen. Ja, gałka 6,50. Lody naturalne, rzemieślnicze. No, może tu wpadniemy z Patrycją. A teraz idziemy na plażę. Kochani, patrzcie, jak pięknie. Morze spokojne. Zero wiatru. Coś pięknego. Wschód słońca. Wiem, że u wielu to jest normalka, ale ja widzę 6-7 raz w życiu morze. Patrycja ze 4-5 razy. I przyjeżdżasz przez całą Polskę. A tu taka dupna kałuża. Dla nas to niesamowite. Jest pięknie. Norberto. Ciemka. Odpalamy sprzęty? Odpalamy. Idziemy szukać tego złota. Patrz, jaki spokój. Zero wiatru. Dobra, pierwszy mój fant. Red Bullek. A drugi mój fant. Sum, nie wiem co to jest. Supra. Piękno Supra. Chłopie się będzie cieszył. Jej, fajnie. Jak zamka. Od kurtki, od bluzy. Ale do takich widoków warto było stanąć rano. Coś pięknego. Dobra, dajruję sobie na dzisiaj. To tak przeszukana plaża, że parę kapselków, trochę folii aluminiowych, detektor zmęczony. Nie no, chodzimy nie całą godzinkę. Tylko ta Supra zrobiła robotę. Kurde, stoi ta Supra. Po dzisiaj stara cieszy. Oko, też są grube pieniądze za niej. No to jest nowa, ale... ale cieszy. Dobra, idę Paty się budzić. Tu się nazbierało trochę ludzi. Jest 6 rano, po 6. 6.15. Ale syf tu ludzie zostawili. Ja pierdzielę. Głównie robią tu zadymę te mewy, czy jak to się nazywa, rybitwy. Do każdego worka, do każdego wszystkiego, ale no... Patrzcie na to. No ale butelek nie rozpierdzielają, bez jaj. Cały deptak tak wygląda. Jakiś... Można się dobrze bawić, ale... ja tego nie rozumiem. Ja tego po prostu nie rozumiem, jak można taki syf zostawiać. Dobra, było to, co było na plaży. Ale teraz... teraz idziemy na śniadanko. Patrzcie, ekipa już siedzi. Dzień dobry! Cześć. Dzień dobry, co jecie dobrego? Co macie fajnego? Nie wiem. Ja już zjadłem. 0,5. Aha, 0,5, ale bezalkoholowe oczywiście, nie? Tak, ja wypiję jedną. Niemożliwe. Daj mi mój portfel. Myślę, że już coś kupiłeś fajnego. Dobra, zjemy śniadanko i idziemy na pokoik. Dobra, trochę my się odżywili po śniadanku. Idziemy do Częczena i jego małżonki pięknej. Pierwszej. Gdzie oni są? Nie wiem. Ale patrzcie, co tu się dzieje. Ja jaki parawaning. Masakiera. Ale pogoda piękna, to jest najważniejsze, że się to wszystko udało doklepać. Wieczór spotkanie z Adim, z ekipą. O, dzień dobry, jest Norberto z małżą Wiką. Hejo. Ale tu tego jest, ja pierniczę. A tu masaże. Patyśka, idziemy, kajmy są. Aha, dobra, zaraz będziemy. Dobra, przyszliśmy na obiadek. Zobaczcie, jakie ceny tutaj są. Ocencie sami, jak to wygląda finansowo.
powtórzymy to, co Rzech mówił ostatnim razem. Chyba nie ma źle. 18 piw. Ile chcesz zamówić? Nagrywasz? Nagrywam. 18 piw na szczo. Dobra, będę nagrywać jak ten, jak będziesz to robił. Kochani, jak ktoś mówi, że jest drogo, to może zjeść drogo, bo są drogie, ale płacie. Pracę po angielsku 32 zł, dorsz w całym zestawie 37, dwa razy piwko, sok do piwa 2 zł, 91 zł. Sami ocencie, jak to wygląda finansowo. Mi się wydaje, że tragedii nie ma. W całej Polsce, moim zdaniem, też to podobnie wygląda. Więc zapraszamy nad morze. Dobra, już dostał jedzonko. Jest placek. Czekamy na rybki, nie? Na moje. Już kończę. Ty co miałeś? Dorsza, nie? Dorsza tusza. No za te pieniążki chyba fajna sprawa. Smacznego! Dobra, kochani, my przyszli do pokoju. Na chwilkę. Na chwilkę odpocząć. To będzie koniec tego odcinka. Zapraszamy do subskrypcji kanału, kto jeszcze tego nie robi. I następny odcinek będzie już ze zlotu. Więc zapraszamy.